I ruszyli! Bieg został zainicjowany przez Urząd Gminy Białowieża i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Pomysł powstał z tego powodu, iż w tym roku odsłoniliśmy pomnik pamięci Sybiru. W latach 41-46 zostało stąd wywiezionych około 2,5 tysiąca ludzi. I uznaliśmy, że warto nie tylko co roku składać wiązankę, ale także stworzyć wydarzenie, które będzie przypominało młodzieży o tych wywiezionych. W tym roku bierze udział około 120 uczestników, ale mamy plan, żeby w następnym roku już tu był bieg o zasięgu wojewódzkim. Dawaj! Ostatnia prosta, ogromne brawa. Pierwszy zwycięzca historycznego biegu. Wspaniała inicjatywa. Przed taką inicjatywą trzeba pochylić czoła, bo to jest uczczenie pamięci tych, którzy z tego miejsca wyjeżdżali w 40 roku przy 40-stopniowym mrozie. To byli leśnicy z rodzinami, dlatego jest to oddanie hołdu. Jest to również lekcja historii, taka żywa lekcja historii, która będzie, mam nadzieję, przekazywana na kolejne pokolenia, będzie pielęgnowana i w ten sposób te wartości Bóg, honor, ojczyzna będą na zawsze w sercach tych, którzy tutaj startują i ich rodzin. Gratulujemy. Ale jeszcze nie wszystko. Brawo, 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 brawo. Bieg nie mógłby się odbyć bez wsparcia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pomysł powstał tak naprawdę miesiąc temu i byśmy nie podołali finansowo, ale dzięki wsparciu pana dyrektora Andrzeja Nowaka, a także poszczególnych nadleśniczych mogliśmy ten bieg w ciągu miesiąca zrealizować, za co serdecznie dziękujemy.